Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2024 roku. Wyniki zaprezentują pan prezes Szymon Midera, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu. Pan prezes Piotr Mazur, wiceprezes odpowiedzialny za obszar ryzyka. Oraz pan prezes Krzysztof Dressler, odpowiedzialny za obszar finansów. Dzień dobry. Panie prezesie, zapraszam. Dziękuję bardzo, Asiu. Witamy Państwa i zaczynamy. Rozpoczęliśmy ten rok bardzo dobrymi wynikami po pierwszym kwartale. Zysk netto to 2 miliardy złotych, bez, a nie uwzględniając dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem frankowym, mamy 3,3 miliarda złotych, co przekłada się na wysoki zwrot z kapitału, blisko 18-procentowy i 25-procentowy, jeżeli byśmy nie uwzględnili tych dodatkowych rezerw. To, co nas najbardziej cieszy, to że ten wzrost pochodzi z dochodów podstawowych, które wzrosły rok do roku o blisko 22%. Jednocześnie rośnie nam marża odsetkowa o 12 bipsów kwartał do kwartału i na koniec pierwszego kwartału tego roku wynosi 4,56. Utrzymujemy wysoką efektywność kosztową mimo cały czas presji inflacyjnej. Nasze cost to income to niecałe 32%. I koszty ryzyka kredytowego mamy absolutnie pod kontrolą, poniżej 50 bipsów, dokładnie 47. Te wyniki, te dobre wyniki osiągnęliśmy przy sumie bilansowej blisko 500 miliardów złotych, która wzrosła rok do roku o prawie 12%. Mamy bardzo dobre wskaźniki dynamiki przyrostu biznesu, zarówno po stronie kredytowej, jak i depozytowej. Kredyty osiągnęły 276 miliardów złotych i wzrosły rok do roku o 8,5%. Depozyty to już blisko 550 miliardów złotych i wzrost rok do roku o ponad 16%. To, co nas cieszy, to ciągły, systematyczny wzrost bazy klientów o 64 tysiące w kwartale i ponad 240 tysięcy rok do roku. Osiągnęliśmy liczbę 12 milionów klientów. Mamy bardzo silne kapitały, Core Tier 1 to 17,41, co pozwala nam optymistycznie myśleć o wzroście wolumenów w okresach przyszłych, ale również o wypłacie dywidendy za ubiegły rok. I NPL-e stabilnie na niskim poziomie 3,34. Chciałem zwrócić szczególną uwagę na postępującą transformację cyfrową banku i naszych klientów. Mamy ponad 8 milionów aktywnych aplikacji ICO, 5,5 miliona bardzo aktywnych użytkowników ICO i 6,5 miliona takich, którzy korzystają z ICO łącznie. I tutaj kilka danych. Dzienna liczba logowań do ICO to 7 milionów. To jest bardzo dobry wynik. Nasi klienci dziennie wykonują w ICO około 3 milionów transakcji. Jeżeli chodzi o sprzedaż produktów tak zwanych wasowych, dodanych, to chcieliśmy się pochwalić, że nasi klienci kupują miesięcznie około 2 milionów biletów autobusowych. I jeszcze jedna informacja. Jak doskonale Państwo wiecie, około półtora roku temu uruchomiliśmy nasze PKO Płacę Później, czyli nasz produkt Buy Now Pay Later. Obecnie liczba aktywnych klientów w ramach tego produktu przekroczyła 220 tysięcy. I jeszcze jedna rzecz, która pokazuje naszą innowacyjność, ale też taką gotowość do automatyzacji procesów zarówno na froncie, jak i na backendzie. Będzie o tym mówił w kontekście obszaru ryzyka podejmowania decyzji kredytowych pan prezes Mazur w dalszej części prezentacji, ale znacząco rośnie nam liczba wykorzystywanych botów budowanych na bazie sztucznej inteligencji, ale również wszelkich procesów back-office'owych, które automatyzujemy. Dziękuję serdecznie i oddaję głos Krzysztofowi.
Dziękuję, Szymon. Witam raz jeszcze. Przedstawię bardziej szczegółowo wyniki finansowe. Zysk netto ponad 2 miliardy złotych w pierwszym kwartale. Analizowany z perspektywy jednorazowego zdarzenia, jakim było utworzenie rezerw na ryzyko prawne franków, czy gdybyśmy to zsumowali, to mamy historycznie najwyższy wynik kwartalny i to jest oczywiście bardzo pocieszające z jednej strony jako liczba, z drugiej strony to też pokazuje zdolność amortyzacji nieprzewidzianych zdarzeń przez bank i możliwość amortyzacji w ramach wyników nie tylko rocznych, ale każdego kwartału. Ten wynik ukształtował ROE za pierwszy kwartał w wysokości niemalże 18%. Bez tego zdarzenia jednorazowego ROE wyniosłoby ponad 25%. W ujęciu rocznym dynamika kwartalnego wyniku to jest ponad 40%. Oczywiście wynik czwartego kwartału nie jest porównywalny, bo również był obciążony zdarzeniem jednorazowym. To, co jest bardzo optymistyczne, to wyraźnie widać, że wzrost dochodów następuje dzięki dynamice dochodów podstawowych i to widać z kwartału na kwartał. Na tym wykresie widać, że każdy kolejny kwartał kontrybuuje pozytywnie. Dynamika 23% rok do roku dochodów podstawowych sama w sobie jest bardzo imponująca, no ale widać, że też jesteśmy w stanie poprawić te dochody kwartał do kwartału. Silnikiem, można powiedzieć, driverem naszego wyniku jest wynik odsetkowy. To z punktu widzenia struktury aktywów i pasywów banku, który ma w nazwie oszczędnościowy, jest typowe. Funkcjonujemy w otoczeniu wyższych stóp procentowych, dzięki czemu marża realizowana odsetkowa ze strony depozytowej kontrybuuje pozytywnie do wyniku. No i dzięki podejmowanym działaniom wewnętrznym, jeśli chodzi o optymalizację kosztów odsetkowych, również udało nam się podnieść marżę odsetkową o 12 punktów bazowych, czyli osiągnęliśmy poziom 4,56. To daje pewien komfort, jeśli chodzi o przyjęcie założeń na cały rok w zakresie dynamiki wyniku odsetkowego i przy marży odsetkowej nie gorszej niż to, cośmy sygnalizowali historycznie. Czy ten benchmark dla nas to jest trzeci kwartał roku ubiegłego, 4,35, to widać, że przy tej prognozie makroekonomicznej, którą w tej chwili dysponujemy, to powinniśmy poradzić sobie z wynikiem odsetkowym. Segment detaliczny to jest wzrost kredytów imponujących. Jesteśmy największym graczem, a notujemy cały czas wzrosty dwucyfrowe, 13% na segmencie detalicznym kredytowym, który oczywiście w największym stopniu zasilany jest kredytami mieszkaniowymi, natomiast również kredyty konsumpcyjne pięknie tutaj kontrybuują. To, co jest też istotne, to my nie osłabiamy płynności, bo widać, że dynamika kredytów i dynamika depozytów są zbliżone do siebie, czyli tutaj w taki sposób zrównoważony rozwijamy segment detaliczny. Nowa sprzedaż też jest wysoka, zadowalająca. Oczywiście zakończenie składania wniosków w tamtym roku, jeśli chodzi o bezpieczny kredyt, zaowocowało bardzo wysoką kwartalną sprzedażą kredytów mieszkaniowych. Ten pierwszy kwartał tego roku nieco niżej, ale w dalszym ciągu jesteśmy na dobrych dynamikach i to, co warte podkreślenia, ponad 35% wzrost funduszy inwestycyjnych. Także to jest taka możliwość rozszerzania oferty, budowania oszczędności na przyszłość naszych klientów. Jeśli chodzi o segment korporacyjny, to też notujemy pierwsze jaskółki, jeśli chodzi o kredyty, takie wzrost apetytu na kredyt inwestycyjny w segmencie korporacyjnym. To wiążemy w jakimś stopniu, dość istotnym, można powiedzieć, z uruchomieniem środków z KPO. Także nasi klienci i obecni, i potencjalni notują wzrost zainteresowania, jeśli chodzi o główne te filary, które w KPO są zdefiniowane. To jest 46% środków z KPO, to są zaalokowane na tak zwany climate change, czyli zmiany klimatyczne.
czyli transformację tak naprawdę energetyczną, która dla bardzo wielu firm jest istotna, aby poprawić konkurencyjność ze względu na optymalizację kosztów energii przy wytwarzaniu. Natomiast drugi filar to jest cyfryzacja. W dalszym ciągu to jest ogromne wyzwanie naszych firm. Poziom robotyzacji w przeliczeniu na pracownika jest 4-krotnie mniejszy w Polsce w stosunku do tego, co notują na przykład firmy niemieckie. Więc w dalszym ciągu te środki na digitalizację i na robotyzację, umaszynowienie powinny być do gospodarki wtłaczane. Jeśli chodzi o oszczędności klientów korporacyjnych, tak jak mówiłem, dla nas te środki nie mają charakteru stabilnych źródeł finansowania. Jeśli są to środki bieżące, to tutaj optymalizujemy tą bazę poprzez dostosowanie kosztu finansowania, kosztu odsetkowego do rynku. Segment bardzo istotny z naszego punktu widzenia i teraz, ale także na przyszłość, ponieważ podkreślę raz jeszcze, wynik odsetkowy ma w tej chwili, jest bardzo wspierany poprzez otoczenie wyższych stóp procentowych, natomiast w długim okresie pewnie te stopy wrócą do bardziej takiego znormalizowanego ich poziomu, więc ten wynik, dynamika wyniku z tytułu prowizji i opłat jest szalenie dla nas istotna, bo to jest drugi filar tej podstawowej, wyników z podstawowej działalności. No i tutaj dynamiki notujemy zarówno na poziomie rok do roku, to jest niemalże 16%, jak też kwartał do kwartału. No i te dynamiki w poszczególnych segmentach też są bardzo obiecujące i to jest coś, na czym bardzo mocno się skupiamy, aby notować w odpowiednim proporcji do wyniku odsetkowego wzrost wyniku z prowizji i opłat. I filarem naszej rentowności w tej chwili, oczywiście to zawdzięczamy w dużym stopniu temu wysokiemu wynikowi z działalności podstawowej, biznesowej. No filarem jest oczywiście cost income ratio, czyli koszt do dochodu. W pierwszym kwartale notujemy poziom 31,8% i to wszystko, to co możemy powiedzieć, to ustabilizowaliśmy sytuację kosztową po tych takich bardzo mocnych szokach inflacyjnych, z którymi mieliśmy do czynienia, więc wydaje się, że tutaj w tym zakresie powinniśmy też tą dyscyplinę kosztową utrzymywać na przyszłość i to bardzo nas cieszy, że rzeczywiście od strony kosztowej jesteśmy w stanie pomagać rentowności banku. I w tym miejscu oddam głos Piotrowi. Dzień dobry. Koszt ryzyka pod kontrolą, ale co najważniejsze, mamy w dalszym ciągu pozytywny trend. Informowaliśmy Państwa o utworzeniu w czwartym kwartale dodatkowych rezerw ponad 200 milionów złotych związanych ze zmianami modeli w kredytach hipotecznych, gotówkach i dotworzeniu rezerw na jedną z branż w korporacji. Potwierdzeniem dobrej jakości portfela są trzy rzeczy. Po pierwsze, struktura, czyli w dalszym ciągu zmniejszamy udział kredytów niepracujących. Po drugie, pokrycie rezerwami. To jest kolejny kwartał, gdzie to pokrycie rezerwami rośnie, zarówno w stage'u trzecim, jak i w stage'u drugim. Ale co najbardziej nas cieszy, to wzrost udziałów rynkowych w kredytach gotówkowych, jednocześnie utrzymując jeden z najniższych kosztów ryzyka w sektorze. Kredyty frankowe. Mamy ponad 38 tysięcy zawartych ugód, ale co najważniejsze, w dalszym ciągu procent konwersji jest bardzo wysoki. Konwersja wniosków na ugodę to jest 73%. Na dole widzicie Państwo pewną zmianę trendów, która dla nas jest, przez nas jest oceniana jako korzystna, czyli spadek pozwów sądowych i lekki wzrost wniosków o mediację, a co za tym idzie również ugód. Naszym celem jest, żeby liczba ugód przewyższała liczbę postępowań sądowych. Nie wiem, czy uda nam się to uzyskać w drugim kwartale, ale na pewno taki cel jest przed nami. Będziemy robić wszystko, żeby nasi klienci wykorzystywali tą możliwość, którą daje. Na tym slajdzie chciałbym się troszeczkę zatrzymać, żeby uprzedzić Państwa pytania dotyczące jakości portfela kredytowego. To jest, jak wygląda
kuchnia w ryzyku i parę informacji. Po pierwsze, przeszliśmy na nową platformę technologiczną, nazywamy ją Combine. Co ona nam daje? Daje nam cenny czas. Kiedyś zastosowanie nowego modelu, a wdrażamy w ciągu roku od 80 do 90 różnych zmian nowych modeli, kosztowało nas kilka miesięcy czasu. Dzisiaj jesteśmy w stanie zaimplementować zmianę modelu czy zmianę kalibracji w ciągu jednego tygodnia. To daje nam dużą przewagę. Kolejna kwestia, przełożenie całej analityki ryzyka na chmurę. Co daje nam chmura? Daje dwie rzeczy. Po pierwsze, nowe narzędzia, tych, których nie mieliśmy wcześniej na naszych modelach on-premowych, a co najważniejsze, daje nam dużą siłę przetwarzania analityczną, a to z kolei przekłada się na możliwość zastosowania zaawansowanych modeli matematycznych. Modeli opartych na machine learning i jak widać na dzień dzisiejszy 83% naszej produkcji kredytów gotówkowych idzie przy wykorzystaniu tych modeli. 61% dla sektora małych, średnich przedsiębiorstw i około 30% dla kredytów hipotecznych. To też pokazuje, że jest pewien space do dalszego rozwoju, poprawy czy obniżania kosztów ryzyka, czy też wzrostu biznesu. Ale co ważniejsze, robimy to nie tylko w segmentach detalicznych i SMI, robimy to również w korporacji. Wykorzystujemy big data do analizy transakcji naszych klientów, szczególnie w tej działalności retailowej bardzo to nam pomaga. Czasami używamy takiego sformułowania, że wiemy szybciej i więcej niż CFO korporacji, z którą współpracujemy. Ale tak naprawdę największe zasoby widzimy w sferze depozytów. Analiza ryzyka, stabilności, zaawansowana analityka dają wiele możliwości, powiedziałbym, optymalizacji i wykorzystania w celach biznesowych. Do tej pory mówiłem zawsze, że żeby dobrze zarządzać ryzykiem, potrzebujemy trzech rzeczy, czyli dobrych ludzi, matematyków, którzy rozumieją ten biznes. Potrzebujemy technologii i potrzebujemy danych. Wiemy, że PKO Bank Polski ma najwięcej danych w całym sektorze, więc mamy tutaj dużą przewagę. Mamy bardzo dobre zespoły matematyków, którzy rozumieją biznes i jak widzicie mamy również super technologię. Ale dzisiaj trochę mądrzejsze doświadczeniem powiedziałbym, że potrzebujemy jeszcze jednej ważnej rzeczy. W trakcie tych analiz wpadliśmy na taką regulację, która pokazuje, że dobre firmy, które mają niski profil ryzyka, współpracują również z dobrymi firmami. Analiza transakcji pokazywała nam właśnie, że taka zależność istnieje. I taka sama zależność istnieje w bankowości. Czyli dobrzy doradcy, dobrzy sprzedawcy potrafią zaoferować dobre produkty klientom o niskim profilu ryzyka. I to, że mamy właśnie takie sukcesy, jeśli chodzi o sprzedaż kredytów gotówkowych, to, że mamy niski profil ryzyka, to jest zasługa tysiąca ludzi w oddziałach, którzy codziennie ciężką pracą przynoszą nam te efekty. No i w tym miejscu chcieliśmy serdecznie tym pracownikom podziękować. To jest również ich zasługa. To, że możemy się chwalić dzisiaj takimi wynikami. I ostatni slajd, który potwierdza, że dobry biznes, dobre ryzyko przekłada się na dobre współczynniki kapitałowe. Jak widzicie Państwo, mamy bardzo dużą nadwyżkę, jeśli chodzi o współczynniki kapitałowe i w relacji do minimów nadzorczych. Bardzo dziękuję. Dziękuję Piotr. Podsumowując, to był dobry kwartał z wynikiem netto na poziomie 2 miliardów złotych, z dodatkowymi rezerwami 3,3 miliarda. Mamy wysokie dynamiki wzrostu biznesu, zwłaszcza akcji kredytowej ponad 8%. Koszty ryzyka pod pełną kontrolą, stabilny, spadający NPL i wysoką bazę kapitałową. Także dziękuję bardzo i zapraszamy do zadawania pytań. Dzień dobry.
Dzień dobry, Konrad Krasowski, Bloomberg. Ja mam w zasadzie dwa pytania. Pierwsze dotyczy ostatniego slajdu, gdzie jest jakby dyskusja o dywidendzie i jej potencjału. Pan prezes powiedział, że bardzo ogólnie, że widzi szansę na wysoką dywidendę. Pytanie, czy od czego to będzie zależało, skoro jeszcze nie ma rekomendacji? To znaczy, na co czekacie w tej sprawie i czy widzicie inny potencjał do wykorzystania nadwyżki? Na kolu analitycznym była mowa o tym, że chcecie rozwijać udziały rynkowe i widzicie ekspansję kredytową. A tu pytanie jest takie, czy jeżeli nie wejdzie kredyt 0%, czy ta ekspansja może następować szybko, tak? Mówimy o tym nowym programie hipotecznym. Czy uzależniacie jakby ostrożność dywidendową od tego, czy ten program wejdzie, nie wejdzie, czy to w ogóle nie ma znaczenia w kontekście waszych planów. I drugie zagadnienie, jakie chciałem poruszyć, to mamy nowy zarząd. W innych bankach też na chwilę z państwowych będzie nowy zarząd i nowy zarząd też pracuje nad strategią, rozumiem, do jesieni. Czy ta strategia jest jakoś koordynowana z ministrem aktywów czy jakimkolwiek innym ministrem, biorąc pod uwagę, że Skarb Państwa ma co najmniej 4 banki listowane na giełdzie i parę innych nielistowanych. Czy w tej strategii odzwierciedlicie tą sytuację rynkową? Pokazujecie piękne jakby osiągnięcia z IT. Pytanie, czy każdy bank Skarbu Państwa ma pracować nad odrębnym IT i starać się o to samo, co wy osiągacie? Jaka to jest pomysł? Tak? Czy jest w ogóle jakiś pomysł odgórny czy oddolny, żeby może jakoś te banki coś z nimi zrobić razem? Jeśli chodzi o dywidendę, to są dwa aspekty. Wiemy, że KNF, tutaj jeśli chodzi o swoje stanowisko, to bez odrębnej zgody właściwie nie ma możliwości przełamania 75% wypłaty dywidendy z zysków roku poprzedniego. Natomiast mając na uwadze dokonane przez nas wypłaty na początku tego roku, to my oscylujemy, jeśli chodzi o dystrybucję wyniku tego, można powiedzieć, historycznego w okolicach 100%, czyli za 2023. Czyli my z punktu widzenia KNF-u wymogu, no to go rozumiemy i widzimy, że te 75% na obecny czas to jest coś, co KNF widzi jako taki właściwy poziom dywidendowy. Natomiast oczywiście pytanie, rozumiem, dotyczy kwestii nadwyżki kapitałowej, jak ją utylizować, więc w tym kontekście takim technicznym wypłata dywidendy jest w jakimś sensie domykającym elementem, bo podstawowym elementem jest wykorzystanie tej nadwyżki do akcji kredytowej. Piotr wspomniał, że silniki, które zbudowaliśmy wewnętrznie, jeśli chodzi o analitykę ryzyka kredytowego, bazy danych, którymi dysponujemy, powodują, że my możemy, tak można powiedzieć, organicznie i na bazie własnych danych baz, my możemy generować większe dynamiki wolumenowe niż te, które w tej chwili pewnie obserwowaliśmy historycznie. Natomiast obiecująco to, o czym mówiłem i jakby na to patrzymy przede wszystkim, żeby nasz udział w kredytowaniu przedsiębiorstw był adekwatny do wielkości tego banku. W tej chwili wydaje nam się, że jeszcze jest miejsce na to, żeby wzmocnić obecność w korporacji naszego banku. No i też patrzymy, że jednym z instrumentów takiego wzmocnienia obecności jest KPO uruchomione. To, o czym mówiłem, tam są dwa filary podstawowe: energetyka, transformacja energetyka, szerzej może nawet zmiany klimatyczne. I drugi to jest taka digitalizacja, czyli ten postęp cyfrowy. I w tych zakresach na pewno chcielibyśmy zwiększyć naszą dynamikę, aczkolwiek to nie oznacza, że dynamika w zakresie portfela detalicznego została wyczerpana. To, o czym mówił Piotr i Szymon, jasno wskazuje na to, że tutaj apetyt nasz też jest jeszcze niemały. Dziękuję, Krzysztof. Dokładnie tak. Widzimy duży potencjał wzrostu i rozwoju
Bank ma bardzo silne kapitały, takie jak pozycja rynkowa, baza klientów, technologia, naturalnie zespół, który pracuje w grupie kapitałowej. Chcemy te kapitały wykorzystać jeszcze lepiej, bardziej synergicznie i uruchamiamy rzeczywiście projekt przygotowania nowej strategii, która będzie gotowa w ramach takich podstawowych ram jesienią tego roku i zaadresujemy tam cele związane ze wzrostem i z rozwojem. Jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, to mogę odpowiedzieć w ten sposób, że już teraz na poziomie pewnej wizji strategicznej adresujemy strategiczne interesy państwa i gospodarki. Włączymy się bardzo aktywnie w, tak jak powiedział Krzysztof, finansowanie transformacji energetycznej, ale również w finansowanie przemysłu obronnego, w promocję polskich firm na rynku ukraińskim, ich udział w odbudowie Ukrainy poprzez wykorzystanie Kredobanku i platformy, którą przygotowujemy z Kredobankiem, ale również ekspansję polskich firm za granicą. Więc tak wyobrażam sobie uspójnienie tej polityki banku i strategicznych interesów państwa. Stanisław Koczot, Gazeta Bankowa. Wracając jeszcze do tego tematu akcji kredytowej, czy zwiększenia akcji kredytowej, mam takie pytanie o warunki, jakie powinny zostać spełnione, żeby ta akcja rzeczywiście nabrała tempa. Myślę o takich warunkach regulacyjnych, na przykład ze strony rządu, czy no, chodzi na przykład o sprawy związane z podatkiem bankowym, czy może również kwestie związane z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ale także warunki rynkowe, o których no, panowie już trochę wspominali. Natomiast gdzie są te ryzyka związane z tym, żeby ta akcja kredytowa, jeżeli chodzi o firmy, o korporacje oczywiście, nabrała tempa? To jest jedno pytanie. W związku z tym też mam pytanie o slajd dotyczący kredytów dla przedsiębiorstw. Czy macie panowie, jak wyglądają proporcje między kredytami inwestycyjnymi a obrotowymi? Bo tutaj to też jest pewien wskaźnik kondycji firm i gospodarki. I drugie pytanie, może takie bardziej drobne, ale dotyczące ryzyka prawnego na kredyty frankowe, ale już spłacone. Bo to zjawisko, jakby tutaj widać, że się no, nabiera tempa, czyli kredyty, które zostały spłacone, już trafiają do kancelarii prawnych. Mamy dosyć duży ruch na rynku, jeżeli chodzi właśnie o tego typu kredyty. I czy te kredyty frankowe już spłacone, które mogą trafić do sądów, czy mogą być przedmiotem ugody, też są ujęte w państwa rezerwach? Czy to jest taki segment, którego państwo na razie, panowie, na razie nie bierzecie pod uwagę, bo jest mało istotny? Dzięki. Więc jeśli chodzi o korporacje i warunki, jakie muszą być spełnione, to właściwie pewnie kilka można by było wymienić, no, ale tu celnie pan wskazał na otoczenie takie, powiedziałbym, szerzej prawne czy prawno-ekonomiczne. No i drugie warunki, no to jest percepcja. Percepcja firm odnośnie tego, czy rzeczywiście one mają apetyt na kredyt inwestycyjny, na rozwój. No i to oczywiście, te dwa elementy muszą przez nas być wewnętrznie przeanalizowane i my musimy też odrobić lekcje w zakresie tego, co my oferujemy. Czy my oferujemy plain vanilla kredyt inwestycyjny, który musi spełnić warunki? Czy my oferujemy aktywną obecność w procesie transformacji polskich firm z różnych względów? I teraz jak popatrzymy na kwestię tej transformacji, ją tak czasem ograniczamy, że to jest jakiś zewnętrzny bodziec, który wymaga od firmy, żeby zmieniła, nie wiem, tam obniżyła dekarbonizację czy tam jakieś źródło energii. Rzecz jest w tym, że cel taki nadrzędny w zielonej energii jest po prostu, że ma być tańsza. Już pominąwszy kwestie środowiskowe, ona po prostu ma być tańsza. I teraz, jeżeli w Portugalii udział energii zielonej w energii ogółem jest 80 kilka procent, a u nas jest prawie że na odwrót, no to prawdopodobnie, jeżeli ta energia u nich jest troszkę więcej słońca, wiatru, będzie znacznie tańsza, to my jako firmy zaczniemy na tej konkurencyjności tracić, a jesteśmy elementami łańcucha dostaw globalnego. I teraz w takich warunkach funkcjonując, my musimy znaleźć drogę do tego, aby pomagać naszym firmom zdiagnozować metodę
poprawy konkurencyjności, nie tylko poprzez kwestię udzielania kredytów obrotowych, ale przede wszystkim poprzez kwestię finansowania zmian, które pozwolą obniżyć bazę kosztową. I ta energetyka w tym zakresie na pewno posłuży i my w taki sposób na to patrzymy. Czyli nie poprzez proste udzielenie kredytu, bo często ten klient ma kłopot z diagnozowaniem swojej sytuacji, tylko takie aktywne uczestnictwo w procesie transformacji. No i teraz ten drugi filar transformacyjny, który również wiąże się z kredytami inwestycyjnymi, trochę z R&D, no to jest to umaszynowienie. My w dalszym ciągu jesteśmy nieporównywalni, jeśli chodzi, znaczy to ta porównanie jest dla nas, delikatnie rzecz ujmując, niedobre. To znaczy jesteśmy znacznie mniej umaszynowieni w procesach technologicznych niż firmy z zachodniej Europy. I teraz jeśli firmy nie wykorzystają środków nie tylko KPO, ale też z Funduszy Spójności do tego, żeby tą prawdziwą taką digitalizację czy taką zmianę technologiczną przeprowadzić, przesunąć dużo prostych czynności w kierunku maszyn, to stracą na konkurencyjności. Więc my diagnozujemy tą sytuację, w której się nasza gospodarka znalazła w taki sposób, że chcemy od kanału kredytowego bodźcować odpowiednie zmiany do naszych firm i pomagać w realizacji tych zmian, bo my oczywiście, to o czym mówił Piotr, mamy bardzo duże bazy, jeśli chodzi o klientów, mamy porównywalność, benchmarki, więc my natychmiast wyłapiemy firmy, które tracąc rentowność czy konkurencyjność, to będziemy w stanie stwierdzić, skąd to się bierze, jakie jest tego źródło i chcemy być aktywni. To, co mówię, wiem, że jest dość skomplikowane, natomiast chcę powiedzieć, że my nie chcemy być tylko prowajderem finansowania kredytowego czystego, tylko definiujemy naszą rolę w procesie kredytowym nieco szerzej, też na etapie diagnostycznym i takim współtowarzyszeniu, no oczywiście finalnie to się sprowadza do finansów, ale współtowarzyszeniu naszym klientom w procesie transformacji, tak energetycznej, jak i technologicznej. Natomiast jeśli chodzi o franki, to jak Państwo wiecie, dokonaliśmy kolejnego odpisu na szeroko rozumiane ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. Ten odpis łączny, którego dokonaliśmy, już wynosi 16 miliardów złotych. Gdybyśmy to odnieśli, odpisy, które są, można powiedzieć, niezutylizowane, do bilansu pozostających do spłaty kredytów, to my jesteśmy, można powiedzieć, praktycznie w 100% wyrezerwowani. Oczywiście jest pytanie też do Państwa, czy Państwo rzeczywiście wierzycie, że funkcjonujemy i możemy sobie wyobrazić funkcjonowanie w kraju, w którym otoczenie prawne doprowadzi do możliwości systemowego zatrzymywania, niezwracania kapitału. Bo do tej pory cały czas nasza dyskusja opierała się na wynagrodzeniu za kapitał. Niezależnie o czym byśmy mówili, to cały czas dotyczyło to wynagrodzenia za kapitał. Stawka niewłaściwa, waluta niewłaściwa. Nigdy to nie dyskutowaliśmy o kwestii samego kapitału. Więc jeśli my tą granicę byśmy przekroczyli, że dopuszczamy takie sytuacje, że takim systemowym prawem można nie wchodzić w obszar zwracania kapitału, no to sobie Państwo możecie wyobrazić, to jest też rola dziennikarzy, żeby pewne rzeczy w taki sposób prezentować. Więc ja takiego ryzyka systemowego nie widzę, żebyśmy doprowadzili do takiej sytuacji sektor finansowy, żeby to się usystematyzowało. Nie mówię o jakichś wyjątkach, ale żeby to się usystematyzowało i że można sobie tak swobodnie z kapitałem robić, co się chce, pożyczyć i nie oddać. No to ja takiego ryzyka nie widzę, aczkolwiek my patrzymy cały czas ryzyko portfela frankowego jako istotny gracz jest u nas istotne. My je cały czas analizujemy, dotworzyliśmy rezerwy. Jeśli to chcielibyśmy taki etap tych dużych, ważnych kroków zamknąć tym krokiem, natomiast to nie oznacza, że my nie będziemy dotwarzali jakichś elementów kalibracyjnych, no bo to jednak jakiś model za tym jest, a nie decyzja
człowieka. I oczywiście to, o czym chcielibyśmy powiedzieć, i to też pewnie warte jest wspomnienia, że kwestia ugód, o których tutaj panowie mówili, my jesteśmy cały czas tutaj gotowi, aby skracać te okresy, w których klienci są w procesie dochodzenia poprzez sąd, gdzie koszty, gdzie beneficjentem nie jest ani klient, ani my, to są koszty prawne różnego rodzaju kancelarii prawniczych, one mogą istotną część tego odzysku klientowskiego też uszczuplać. Warto o tym pamiętać i to podkreślać. I może się okazać, że szybki proces ugody przeprowadzony z bankiem jest najbardziej atrakcyjną metodą wyjścia z tej sytuacji. Dlatego my większą atencję i akcent nakładamy na to, aby też i nasi pracownicy, żebyśmy de facto pomagali naszym klientom wybrać jak najlepsze rozwiązania, bo ten proces kosztuje, im dłużej trwa, tym pewnie więcej kosztuje wszystkich. Także dziękuję. Ja tylko może potwierdzę, że rzeczywiście ten problem kredytów spłaconych, on jest dzisiaj niematerialny, czyli potwierdzam to, co pan mówi, że to nie ma jeszcze istotnego znaczenia. Natomiast w naszych modelach my uwzględniamy również to ryzyko, więc on na rezerwy również w jakiejś części są utworzone na ten portfel. Dzień dobry, Sebastian Karbaczyk z PAP-u. Takie pytanie, czy pokuszą się panowie, że pierwszy kwartał był ostatnim kwartałem z tak wysokimi rezerwami na franki w kontekście tego wysokiego pokrycia i coraz większej, czy zapowiedzianej coraz większej roli ugód w tych kosztach? Dziękuję. Chcielibyśmy tak powiedzieć i wierzymy w to, że tak będzie, natomiast o tym decydują klienci. My mamy bardzo, powiedziałbym, dobrą ofertę ugód. Byliśmy pierwszym bankiem, który zaoferował klientom fair rozwiązanie, szybkie, sprawne i moim zdaniem uczciwe. Tak jak wspomniałem, chcemy przyspieszyć, chcemy zmniejszyć liczbę spraw sądowych, chcemy zwiększyć liczbę ugód, natomiast ostatecznie o tym, czy będziemy tworzyli kolejne rezerwy, zdecydują klienci. Jeśli skorzystają z ugód, myślę, że to będzie rozwiązanie dobre i dla banku, i dla klientów. Dzień dobry, Agnieszka Morawiecka, Puls Biznesu. Ja tak sobie patrzę na liczby dotyczące wniosków o mediację i tego, ile z nich zostało zakończonych negatywnie. No i mam napisane, że 59 tysięcy wniosków o mediację zakończyło się odrzuceniem w przypadku 13 572. I teraz to, co mówią panowie, że ten program jest jako pierwszy, jako dobry, trochę też mi się nie przekłada na to, jak klienci po prostu rozwiązują ten problem. Jednocześnie liczba spraw, które bank wygrał spośród 3372, 187 jest korzystnych dla banku. Więc moje pytanie brzmi tak, czy jednak tego programu nie warto było jeszcze, by mówiąc kolokwialnie, podkręcić, żeby był lepszy? I czy wasz konkurent powiedział, że chce w tym roku zakończyć temat franków, iść dalej? Będą pieniądze z KPO, trzeba się zająć kredytami inwestycyjnymi i tak dalej. Jaki wy macie horyzont rozwiązania tego tematu? Czy to będzie ten rok, czy przyszły? I czy ta nowa strategia nadal będzie jakby obciążona tym tematem frankowym? Dziękuję. 73% naszych klientów jest zadowolonych z tego procesu. No widać, że chętnie korzystają. I to zawsze w negocjacjach jest tak, że no jest pewna dyskusja. Niekiedy klienci mają bardzo wysokie oczekiwania, czyli chcą zdecydowanie więcej niż klient, który wziął kredyt w złotówkach. Tak naprawdę w skrajnych przypadkach no chcieliby de facto mieć mieszkanie za darmo czy kredyt zupełnie za darmo. Więc musimy to wyważyć. Musimy też pamiętać, że no, mamy odpowiedzialność wobec wszystkich klientów, również tych, którzy wzięli kredyty w złotówkach. To musi być fair rozwiązanie. To, co zaproponował przewodniczący KNF-u, wydawało się fair, ale my idziemy dalej. My idziemy również w kierunku na przykład zwrotu pewnych kosztów, które poniósł klient w związku z procesem sądowym, więc myślę, że codziennie usprawniamy ten proces. Chcielibyśmy, myślę, w takim horyzoncie roku, maksymalnie do dwóch, zakończyć całkowicie tę sprawę. Tu, Piotrze, myślę, że warto wspomnieć, bo jest pewna asymetria informacyjna pomiędzy klientem, który jest w jakimś sensie w relacji do
obsługujących go prawników, a bankiem. My chcemy wzmocnić i informacyjnie, jak też wszelkimi możliwymi sposobami nasze siły doradcze, aby one w sposób taki wyczerpujący przedstawiły tą naszą ofertę do klientów. Bo być może jest jakiś element niezrozumienia lub niepełnej wiedzy w zakresie tego, co w tej ofercie jest, a jest kwestia tego, że już ten proces sądowy został rozpoczęty. My widzimy migrację z pozwów do ugód i wydaje nam się, że to jest właściwa droga i my na tym na pewno chcielibyśmy się akcentować. Natomiast to, co pani powiedziała, trudno się z tym nie zgodzić. No my też chcemy się zająć jakby naszą rolą w zakresie wspierania wzrostu gospodarczego kraju, pomnażania bogactwa naszych klientów i pewnie ten ruch, który dokonaliśmy w pierwszym kwartale, jeśli chodzi o odpis, no też jest takim sygnałem tutaj do rynku, że my ten temat chcielibyśmy, żeby już on się zamykał, żebyśmy nie startowali wszystkich konferencji z pytaniami o franki, tylko żeby były to pytania właśnie o KPO, o kredyty inwestycyjne. I tu też będziemy odpowiadać, ale nie pierwsze pytanie. Niech ono się tam trochę przesunie w tej ważności. Piotr Sobolewski, Polityka Insight. Ja jeszcze trochę pociągnę ten temat ugód frankowych, ale drugie pytanie nie będzie tego dotyczyło. Pierwsze pytanie dotyczy tego, bo pan prezes Mazur mówił o tym, że waszym celem jest, aby od trzeciego kwartału, jak rozumiem, liczba ugód była większa od liczby pozwów nowych. W jaki sposób zamierzacie to zrobić? Bo wspomniał pan o tym zwrocie kosztów sądowych. Wspomnieliście panowie o szybszym procesie, ale zastanawiam się, czy to też oznacza na przykład jakiś ponowny kontakt z biernymi klientami dotychczas, jakaś nowa propozycja, jakieś większe otwarcie na negocjacje, czy może więcej ugód w sądach? No bo widzimy, że było 1800 ugód zawartych w sądach, a nie, co też już jest jakąś dużą liczbą. Drugie pytanie dotyczy przedstawicielstw za granicą, bo w tamtym roku były obietnice dotyczące przedstawicielstwa za granicą na Węgrzech, oddział korporacyjny w Rumunii, no i jakaś forma obecności na Litwie, ale tam bez oddziału. I pytanie, czy te prace będą kontynuowane, jakie tutaj są terminy otwarcia, no i czy możliwe są kolejne jakieś rynki. Dziękuję. To jeśli chodzi o ugody, rzeczywiście my nie byliśmy, powiedziałbym, bardzo aktywni, jeśli chodzi o takie wychodzenie do klienta. Bardziej oczekiwaliśmy, że to klienci będą kontaktowali się z bankiem i chcieli rozwiązać ten problem. Widzimy, że aktywne wyjście i zaoferowanie konkretnego rozwiązania powoduje, że klienci akceptują, patrząc na czas, jak również na ofertę, którą dajemy. No i to widać po wynikach pierwszego kwartału, że mamy wprawdzie lekki, ale widać już wzrost, jak również spadek pozwów sądowych i w tym kierunku chcielibyśmy pójść. Odpowiadając na drugie pytanie, tak, chcemy być obecni za granicą, na wszystkich rynkach eksportowych dla polskich firm. Jeszcze w tym roku jesienią uruchomimy oddział w Rumunii. Natomiast w ramach przygotowania nowej strategii dokonamy przeglądu naszej obecności za granicą. Myślę, że postaramy się też zbudować lżejszy model tej obecności i szybszy, jeżeli chodzi o wdrożenia. Natomiast naszą intencją jest, żeby być tam, gdzie polskie firmy robią biznes. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? A zatem bardzo dziękuję panom prezesom za prezentację i państwu za obecność. Zapraszam na kolejne wyniki 22 sierpnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.